zawsze zazdrościłem kolegom dziennikarzom, specjalistom od wielkiej polityki, którzy stawali w tym miejscu i wygłaszali ważne komentarze polityczne. Nie sądziłem, że mnie, reporterowi polno-błotnemu, zdarzy się stanąć w tym miejscu i wygłosić jakiekolwiek zdanie. Ale tak się złożyło, że dostałem sygnał od starszego pana, który powiedział: tu, za tym gmachem, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego zakopałem ważny depozyt, wrześniowy depozyt. Nasze działania w zasadzie składają się z samych zaskoczeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale to, co zdarzyło się nam tym razem, znacznie przerosło standardowe sytuacje. W tle tej opowieści są ostatnie dni oblężonej Warszawy we wrześniu 1939 roku. Celem naszych dociekań jest sztandar, który najpierw pada łupem pancerniaków niemieckich, potem zaś odbija go załoga naszego czołgu 7TP. Wszystko zaczyna się od relacji ostatniego żyjącego uczestnika tych zdarzeń. Panie Jacku, muszę panu wyrazić ogromną wdzięczność i to publicznie, że pan zdobył się na to, aby skontaktować się z nami i umożliwić naszym widzom zapoznanie się z historią fascynującą, a przede wszystkim poznanie człowieka, który własnoręcznie prowadził we wrześniu czołg 7TP. Ja nie sądziłem, że zdarzy mi się takie spotkanie. Żyje jeszcze jeden czołgista z 3 batalionu, ma w tej chwili 100 lat. I też jest właśnie osobą, która walczyła we wrześniu na 7TP i też prowadził ten czołg. I to jest dwóch w sumie chyba żyjących. Czy pan prowadził własne poszukiwania, badania? Poznałem pana Tadeusza bardzo przypadkowo, a że interesuje się akurat militariami II wojny światowej, znaczy naszymi głównie dowrześniowymi. Tak jak i my. To dlatego mnie to bardzo zainteresowało, jak w ogóle zobaczyłem te zdjęcia. To było pierwszy przedmiot, który zobaczyłem i opadła mi szczęka. Renault FT-17. Dokładnie, ale wykonany w warszawskich zakładach Ursusa przed wojną. Solidny, ciężki, porządny. Cynkalowy, tak. Z detalami. To była forma prezentu, nagrody? To była taka pamiątkarska rzecz, typowo, tak. I to było w iluś tam egzemplarzach, to nie jest pojedynczy egzemplarz oczywiście wykonany, bo widać, że z formy. I zobaczył pan ten czołg i pomyślał pan: oho. Coś jest, tak, tak. Później zobaczyłem zdjęcie. Pokażmy najpierw to zdjęcie. To jest pan w bardzo młodym wieku. Równo 20 lat. I tutaj musimy pokazać dokument. Otóż jest to świadectwo prywatne, męskie, ślusarsko-monterskie, kursy lotniczo-samochodowe Dzienne Towarzystwa Wojskowo-Technicznego. Niesłychana nazwa szkoły. Dokładnie. Był to jeden tylko rocznik i... Prywatna szkoła czołgowo-lotnicza? To była szkoła, która przy szkole Wabelberga w zasadzie powstała. A no to wszystko wyjaśnia. Ale była pod egidą Ministerstwa Spraw Wojskowych oczywiście. Ministerstwo Spraw Wojskowych wyraziło zgodę na prowadzenie, no i doskonałe wyniki, bardzo dobry, bardzo dobry. Interesowały pana silniki, czołgi? No tak. Jeszcze dodam, tata pana Tadeusza był mechanikiem czołgowym w Grodnieńskim Batalionie Pancernym. W 7 Batalionie Pancernym, ojciec. I dlatego pan Tadeusz trafił na te kursy, bo tata go tam po prostu skierował, wysłał. I to zdjęcie, które musi poruszyć każdego miłośnika broni pancernej, 7TP, tak. To pański 7TP? Moje, tak. Niech pan powie, jak się kierowało tą maszyną, bo to jest dla nas najbardziej intrygujące. Proszę pana, bardzo dobrze się kierowało. Proszę pana, miałem lewa rybka do prawa. Jak potrzebowałem skręcić, prawda, w tym w lewo, to proszę pana, to wyłączałem do siebie tą drzwi. Przyhamowało się jedną maszynicę albo drugą. A jak z widocznością? Co tam było widać z tego czołgu? Peryskop miałem, proszę pana. I wszystko wiedziałem, proszę pana, przez peryskop. Akurat pan Tadeusz pełnił wartę na Forcie Wola. Tak. Jak robotnicy przyprowadzili
z zakładu Ursusa, te już wyposażone, tak, ale one były bez KM-ów też, tak, panie Tadziu? Tak, bez KM-ów. Bo sam pan samą noc, sam sami montowali KM-y już na Forcie Wola. Ja montowałem tak normalnie, 7 minut trwało zamontowanie, a ja montowałem ponad 2 godziny. Pancerniacy zgrupowani w rejonie Ogrodu Krasińskich stanowili trzecią linię obrony stolicy. Może lepiej byłoby ich nazwać odwodem operacyjnym. Dowódca tej improwizowanej grupy, kapitan Bolesław Kowalski, dysponował w sumie 33 czołgami, wliczając w to 6 rozpoznawczych TK. Niemiecka 4. Dywizja Pancerna generała Reinharta, szykująca się do uderzenia na miasto, miała czołgów 260. Zawsze mnie ciekawiło, jak wyglądała konfrontacja polskiego 7TP z niemieckim, powiedzmy, Panzer dwójką. Jeżeli była równa liczba wozów, to jednak siódemki były dużo sprawniejsze. 8 września pan Tadzio stał na punkcie przy placu Narutowicza. I tam zresztą był też w tym momencie generał Czuma. I Czuma tata. Bo właśnie dwójki najechały tą barykadę. Czyli Panzer dwójki. Tak, przy placu Narutowicza. No to tam została zatrzymana właśnie jedna dwójka przez czołg właśnie podchorążego Krachelskiego. A Niemcy, a Niemcy, którzy wyskakiwali z tego czołgu, to podchorąży Krachelski wyskoczył i obrzucił ich granatami jeszcze. I to widział Czuma i za to podchorąży Krachelski dostał virtuti militari. Teraz dochodzimy do powodu, który nas tutaj bardzo grzeje od samego początku, a o którym, panie Jacku, pan mi opowiedział przez telefon. Sztab Dowództwa Obrony Warszawy dostał informację o ruchach wojsk w okolicach Wawrzyszewa i o ruchach broni pancernej niemieckiej w tamtym rejonie. I pod dowództwem rotmistrza Grąbczewskiego te czołgi ulicą Mickiewicza pojechały w stronę cmentarza na Wawrzyszewie. Tylko minęliśmy cmentarz, akurat najechaliśmy na niemieckie czołgi. Jechali spokojnie, jak na defiladzie. Podpuściliśmy ich jak najbliżej i dopiero wtedy kazałem otworzyć ogień. Nieprzyjaciel wpadł w nieopisaną panikę. Uciekali z wozów pancernych na oślep i dostali się pod ogień naszej piechoty, co dopełniło ich klęski. Zdobycz była wspaniała, a jakie zaskoczenie, gdy żołnierze przynieśli oprócz broni, amunicji, benzyny, radiostacji itd. wspaniały sztandar zakładu Ursus. Dziwny to zbieg okoliczności, bo przecież w kilka dni po wybuchu wojny właśnie robotnicy z Ursusa przyprowadzili mi nowe czołgi, a teraz my odbiliśmy ich sztandar, który hitlerowcy wieźli jako trofeum. Pamiętam go dobrze, bo nie ustępował naszym pułkowym sztandarom, równie okazały i bogaty. Pana Tadeusza czołg stał dokładnie między Pałacem Prezydenckim a Kościołem Wizytek. I tam ostatnie te dni obrony Warszawy, te czołgi w zasadzie tam stały. 26 września jest zebranie wszystkich czołgistów. Tam jeszcze takie śmieszne historyjki typu, że żołnierze się dobrali do magazynów, które były na dole, a tam były papieroski prezydenckie, tam była wyborowa, eksportowa. Potem był taki charakterowy nalot na Warszawę. I to właśnie nie tego. I ten impet potwierdził, jak to się mówi, wszystkie te drzwi, okna i tak dalej. I stąd musi, jak to się mówi, wychodzili. Ja między też wyszedłem na górę zobaczyć i tam poszedłem do pokoju sekretarza tego stałego Składkowskiego. I patrzę, przemieszyłem, jak to się mówi, jego cywilne ubranie, pech na mnie pasowało. Ja całe to ubranie cywilne zapakowałem sobie, jak to się mówi, do plecaka, jak to się mówi, tego. Przydało się cywilne. Garnitur, rozkaz kapitana Grąbczewskiego o schowaniu dokumentów, odznak
odznaczeń i właśnie tego sztandaru, co było w gestii tych naszych pancernych, to co było tam, powiedzmy, pozostałości 3 batalionu i tak dalej, cała dokumentacja, wszystko, to zostało schowane. I poza tym też podręczna taka kasetka z Urzędu Rady Ministrów. Ze wszystkimi odznakami, odznaczeniami, które były na podoręczu. Niesamowita historia. Sztandar i inne rzeczy zostały zakopane po lewej stronie tarasu za prezydium Rady Ministrów na krakowskim przedmieściu. Dokumenty ukryto w ziemi na terenie elektrowni Powiśle. Gdzieś koło tarasu w ogrodzie prezydium Rady Ministrów w podwójnych skrzyniach leży sztandar Ursusa, odbity nieprzyjacielowi w Warszawie. Trafił pan w to miejsce, gdybyśmy pana tam zawieźli? No, oczywiście, że bym trafił. Tak wygląda zgromadzona przez nas wiedza i bardzo chcielibyśmy, by udało się ją zweryfikować aparaturą geofizyczną. Czy to realne, nie wiemy, a na razie od jednej tajemnicy bierzemy ku następnej, w czasie odległej o prawie 200 lat, a w przestrzeni o 200 km na wschód. Punkt wyjścia leży w Puszczy Knyszyńskiej i zwie się urzekająco Królowy Most. Ten piękny leśny trakt to trakt nie byle jaki, a trakt napoleoński. W jedną stronę szli napoleońscy żołnierze na Moskwę, a potem wielka armia zdziesiątkowana wracała dokładnie tą samą drogą. I gdzieś tutaj, na przedpolach Królowego Mostu, rozegrała się bitwa, po której historycy nie zostawili zbyt wielu zapisów. Zresztą tak to jest, że kronikarze o zwycięzcach piszą długo, szczegółowo i pięknie, natomiast o klęskach, które są już takim dowodem słabości, piszą bardzo niechętnie. W lokalnej historii trzeba by to miejsce zaznaczyć. Radek Dobrowolski, namiętny historyk, Krzysztof Łaziuk, historyk równie namiętny, Wojtek Załęski. To są ludzie, którzy od dłuższego czasu namawiali nas: przyjedźcie, poszukajcie, może znajdziemy mogiłę tych, którzy tutaj polegli. Jakie są przesłanki do tego? Jest przekaz ustny, że w tym miejscu rozegrała się bitwa. Ten przekaz jest wzbogacony materiałami źródłowymi i miejscem oznaczonym krzyżem z wyrytą datą 1812. Wokół tego krzyża znajdowane są kule ołowiane i wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu jest mogiła. Mamy informację, że głównodowodzącym na tym odcinku traktu był sam marszałek Ney. No Ney oczywiście dowodził ariergardą, zamykał odwrót wielkiej armii, ostatni wyszedł z Wilna, ostatni wyszedł z Grodna. Tak gdyby licząc rytm tego marszu, to tak, z Wilna wychodzą około 7 grudnia, Grodno opuszczają 12, czyli zdarzenie w Królowym Moście trzeba gdzieś lokować na 13-14 grudnia. Drogi zasłane były gęsto trupami ludzkimi i końskimi. Pochód wielkiej armii znaczony był zwęglonymi ciałami, których całe kupy pozostawały po każdym noclegu. Dokuczał głód. Od orszy już bowiem nie wydawano wojsku żywności, którą zdobywać trzeba było na własną rękę. Obfite magazyny założone po etapach zostały bądź zniszczone przez lotne oddziały partyzantów rosyjskich, przecinających drogę odwrotu armii, bądź rozgrabione i zmarnowane przez oddziały francuskie idące na przodzie. Jest środek zimy, piekielny mróz. Francuski kronikarz, którego wczoraj studiowałem, zapisał, że było 28 stopni Romira, to jest około 23 Celsjusza. Na nas to wrażenia nie robi, ale na Francuzach przywykły do zupełnie innych klimatów oczywiście tak. Teraz zamknijmy na razie wątek naukowy i posłuchajmy, co mają do powiedzenia poszukiwacze, a właściwie Nestor poszukiwaczy. To, co ja słyszałem, a to słyszałem jeszcze od miejscowych tutaj, żyjących wtedy, to cała bitwa rozegrała się od tego wzgórza w dół aż do rzeki. Tam teraz zabudowania jakieś powstały, coś takiego, także jeszcze jak ja chodziłem, to było czyste pole. No i na zasadzkę miejsce piękne, podwójny rytm wzgórz z takim siodełkiem, gdzie można trzymać rezerwy i tam taki punkt widokowy i zarazem dominujący nad doliną, rzeką, regulujący przeprawy. Trzeba powiedzieć, że marszałek Ney uwielbiał takie rozwiązania taktyczne, w podobny sposób bronił Grodna, w podobny sposób prawdopodobnie zachował się tutaj. Więc tak, podzielimy nasze zadania na
dwie części. Po pierwsze, georadarowo sprawdzimy te punkty, o których mówicie, mogiła. Tych mogił na pewno w okolicy rozsianych jest sporo, bo wielka armia niknęła w oczach w tym mrozie, chorobach i ogólnym zagłodzeniu. A druga część poszukałaby dowodów bitwy. To jest do was, koledzy. Małe, okrągłe kulki, wszystko cokolwiek przypominać będzie rok 1812, ale jeżeli będzie 31, 863, też nie pogardzimy. Jeszcze powiedz, Wojtuś, gdzie, bo to najważniejsze, oczy wszystkie wpatrzyły się w ciebie, gdzie szukasz? No właśnie, po tym lesie można przelecieć, zobaczyć, ale najciekawszy to jest moment tam właśnie za górą. Niezliczony tłum w najdziwaczniejszych kostiumach, salopach i sukniach damskich, chustkach, ornatach cerkiewnych, częstokroć całunach, bez broni, z odmrożonymi członkami, nieczuły był na głos dowódców i honoru wojskowego, ogarnięty strachem panicznym przed kozakami. Tak, Krzysio Łaziuk, to z pewnością nie są współczesne szrapnelowe. Wyglądają na epokę pistoletową, moim zdaniem. To akurat jest szrapnel, ja może pokażę bliżej do kamery. Tu widać te mocne sprasowania, kiedy te 360 kulek w taką łuskę żeliwną były wciśnięte z dużą siłą. Na spodzie ładunek szarnego prochu, ląd detonujący idący od zapalnika i gdzieś na jakiejś wysokości nad szeregami nieprzyjaciół rozrywał się taki szrapnel, ale to jest produkt współczesny. Mówiąc współczesny, mam na myśli pierwszą bądź drugą wojnę, ale do kieszeni to wszystko są znaleziska, zostawiamy porządek. Cały trakt napoleoński wije się przez puszczę, łagodnie faluje w rytm narastania i opadania tych wzgórz, ale w jednym miejscu, tuż przed Królowym Mostem, dzieje się coś dziwnego. Spójrzcie Państwo, widać tu wyraźny przekop. Otóż ta góra została przez miejscową ludność nazwana Rozkopaną Górą. Opowieść lokalna wiąże to z czerwcem, mniej więcej był to 20 dzień czerwca roku 1812, kiedy wielka armia między innymi tym traktem ruszyła na Moskwę. Trzy dni później Napoleon stanął nad Niemnem, ubrany w czapkę polskiego ułana, płaszcz polskiego ułana i zadeklarował rozpoczęcie II wojny polskiej. Na takim specjalnym kolanie Niemna, gdzie można było, postawiwszy na górze artylerię, trzymać w szachu Rosjan, obserwował, jak budowane są trzy mosty, jak 200-tysięczna armia rusza na wschód. A to miejsce po prostu zostało zrównane w ciągu jednej nocy przez francuskich saperów, kiedy koła armat zaczęły na tych wzgórzach piaszczystych grzęznąć. Tutaj, ponieważ ta skarpa bardzo ostro spada tam dalej ku rzece, przekopano ją w ciągu jednej nocy. Dwa krzyże. Jeden bardzo stary. W tradycji ludowej było tak, że kiedy jeden krzyż gnił tutaj przy samej podstawie, wkopywano go w tym miejscu, później w tym i tak mniej więcej co trzy dekady. Ten krzyż już chyli się ku upadkowi, ale ktoś z datą już wyraźną, 1995, postawił krzyż, a tam na zwieńczeniu zapisał 1812. Dla historyków poszukiwaczy istotne jest pytanie, skąd pochodziła wiedza tego, który ten krzyż postawił. Czy
rzeczywiście wiedział, że to miejsce to mogiła żołnierzy napoleońskich. Za chwilę rozstrzygnie to georadar. To są te dwa miejsca, powtórzyły się. Byśmy widzieli, że to jest tak? Mniej więcej troszeczkę wcześniej, jak ten starszy, stary krzyż jest. Bardziej tutaj się pokazują, jasne, ale tu mamy jeden bardzo ciekawy, sięgający ponad 2 metry. To jest dowód geofizyczny, że wkop tutaj był. Że ten krzyż stary jeden i ten drugi nowy to jest pewna ciągłość pamięci. I te daty 1812 nie zostały wymyślone, tylko po prostu jest to przekazywana z pokolenia na pokolenie informacja. Co teraz zrobią lokalni historycy? No teraz będzie trzeba innymi metodami, może to potwierdzić. I być może wystąpimy razem z miejscową gminą do ambasady francuskiej. To będzie kolejna ciekawa przygoda, która połączy tym razem nasze dwa narody. To miejsce trzeba będzie przywrócić do... Ja wiem, kultury historycznej. Do pamięci, tak. Do społecznej pamięci. Trzeba będzie je wyczyścić, trzeba będzie obmurować, postawić nowy, trwały krzyż, tablicę, no i informacje o tym szlaku napoleońskim, o tym odwrocie Wielkiej Armii, może z cytatami z dobrych francuskich pamiętników. To jest szalenie potrzebne, bo ten szlak, już sama nazwa szlak napoleoński działa na wyobraźnię, to jest dwukrotnie napoleoński. Raz w jednym, drugi raz dramatycznie w drugim kierunku. My zaczniemy od kul, dwie kule, plomba. Tutaj mamy kilka plomb, z tym, że najciekawsza plomba jest plombą pocztową, ale lokalną z napisem w języku rosyjskim Rzednia. Rzednia to nadleśnictwo, które było uprzejme pozwolić nam poszukiwać. Ja też dziękuję nadleśnictwu i to w ogóle jest znak czasu. Z leśnikami pracuje nam się cudownie. Monetki. Mamy monetki, raczej związane z okresem powstania styczniowego i kominek od fajki, który może być związany ze wszystkim. Może być ze wszystkim związany. To zaledwie dwugodzinny zwiad w deszczu, ale Wielka Armia swój odwrót tędy traktem napoleońskim realizowała w znacznie dramatyczniejszych okolicznościach. Padał śnieg, był mróz. Było dramatycznie. My mieliśmy dzisiaj przyzwoitą w sumie pogodę. Zapraszając Państwa do kontynuowania podjętych przez nas wątków na stronie internetowej Było nie minęło, sygnalizujemy jeszcze krótko nasze najbliższe zamiary. Tym razem zwierzyna, na którą polujemy, należy do najgrubszych i zechcemy sprawdzić, czy rzeczywiście bagno pochłonęło nierozważnie skracający sobie drogę przez łąkę czołg. Relacja niebawem. Do zobaczenia.